Wiśle w dniach od 30 maja do 2 czerwca miał miejsce festiwal słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry. Festiwal Granatowe Góry w Wiśle po raz czwarty. Dzisiaj ostatni dzień tegoż festiwalu. To myślę też dobry czas na podsumowanie tegorocznej edycji. Przychodzi mi jedno słowo podsumowujące. Fantastycznie. To była naprawdę świetna edycja. 4 dni, długi weekend majowo-czerwcowy. Mnóstwo uczestników, mnóstwo gości, mnóstwo publiczności. Ponad 70 spotkań literackich, ponad 160 gości zaproszonych do tych spotkań. 4 sceny plus mnóstwo dodatkowych aktywności, takich jak na przykład mecz Babingtona, Wiślanie kontra autorzy, autorki. Spacery, jogging, pokazy walki, urodziny działu zagranicznego, czy też pokaz mody, pokaz kapeluszy, który zorganizowaliśmy we współpracy z skoczowskim Polkapem. Jerzy Pilch uwielbiał kapelusze, stąd pomysł na zorganizowanie pokazu mody. Wzięły w nim udział dzieciaki, które wcześniej te kapelusze sobie przygotowały, jak również pisarze i pisarki. Niesamowita, cudowna atmosfera. Bardzo myślę, że nam smutno, że ta edycja dobiegła końca, natomiast czekamy już na kolejną, na 5. edycję, którą też na pewno zaskoczymy Państwa, bo mamy już teraz mnóstwo pomysłów i też takich informacji zwrotnych, bo to nie tylko organizatorzy wymyślają ten festiwal, to nasi goście, nasi autorzy, nasi odbiorcy, także czerpiemy z tych pomysłów również i z tych obserwacji. No a to, czym bym chciała teraz zakończyć, to podziękowania dla wszystkich, którzy właśnie się angażują w organizację tego wydarzenia. Wszystkie instytucje, organizacje, nasza baza hotelarska, gastronomiczna, bez nich nie dalibyśmy sobie rady, i też niesamowici wolontariusze, młodzi ludzie, którzy uwielbiają literaturę, uwielbiają tą atmosferę, ale też tworzą tą niesamowitą atmosferę. Także tak, udało się. Udało się, czyli tutaj wiele instytucji, wiele osób zaangażowanych w to duże przedsięwzięcie. No właśnie, i to taki festiwal chyba dla i tych młodszych, co pokazał wczorajszy dzień, i tych starszych. Tak, w zasadzie każdy dzień mógł znaleźć odbiorców w różnym wieku. To nie jest festiwal, który jest skierowany tylko i wyłącznie dla starszych osób. To nie jest tak, że książki czytają tylko starsi, dojrzali ludzie. Książki w tej chwili to jest przestrzeń dla wszystkich, od tych najmłodszych do tych bardziej doświadczonych. Mamy przecież jedną ze scen, to są Granatowe Pagórki, i tam jest mnóstwo aktywności dla dzieci, mnóstwo autorek, autorów, ludzi, którzy prowadzą niesamowite warsztaty, i dzieciaki są bardzo zaopiekowane, tym bardziej, że zawsze trafiamy z Festiwalem Słowa w Dzień Dziecka, więc wczoraj też było tych 1 czerwca, było też tych aktywności dla dzieciaków bardzo, bardzo dużo. Uczmy dzieci od najmłodszych lat, że książki są bardzo ważne, rozwijają naszą wyobraźnię, nasz światopogląd. No i też uczmy, jaką wartość ma słowo. Słowo potrafi wiele za sobą ponieść, ale też potrafi zrobić wiele krzywdy, więc ta uważność na słowo powinna być bardzo świadoma właśnie. A motyw tegorocznego festiwalu, czyli słowo i ciało, właśnie też o tym mówi. Więc wszyscy korzystają z tego festiwalu. Czyli dla wszystkich. To 4. edycja. Jak ten festiwal się rozwinął? Bo wy wprowadzacie nowości, nowe pagórki na przykład, czyli nowe sceny. Rozwijacie się. Rozwijamy się. Pagórki są już z nami od kilku edycji. Natomiast rozwijamy się też tak organizacyjnie. Mamy plany B w przypadku złej pogody, bo prognozy pogody na ten weekend były przerażające dla nas. Na szczęście pogoda dobra postanowiła zostać na tym festiwalu. Zdarzyły się tylko drobne incydenty. Rozwijamy się, jeśli chodzi właśnie o wyszukiwanie też nowych pomysłów na pokazanie słowa, literatury w nowy sposób. Rozwijamy się też, jeśli chodzi o pokazanie samego Jerzego Pilcha, bo przypomnijmy, że on tutaj jest też najważniejszy. Nowe spotkania na jego temat, na temat jego twórczości, co też jest dużym wyzwaniem, bo w każdej edycji mamy panele poświęcone Jerzemu Pilchowi, a cały czas jesteśmy w stanie o nim rozmawiać.
Czyli za rok mały jubileusz, piąta edycja. Tak, już się nie możemy doczekać. Już macie jakieś plany, kogo zaprosicie? Czy na razie nie zdradzacie? Na razie nie zdradzamy, bo to wszystko trzeba przemyśleć i potwierdzić, ale jak tylko będziemy mieli jakieś informacje, to chętnie się z wszystkimi podzielimy.